Kacper, Melchior i Baltazar, trzej mędrcy, zwani także trzema królami, dotarli do Brzeska. Pochód z ich udziałem przeszedł ulicami miasta. Uczestnicy dotarli na rynek, gdzie oddali pokłon narodzonemu Chrystusowi. Brzesko, jako jedno z pierwszych miast w Małopolsce, przyłączyło się do akcji organizowania z okazji Święta Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego, barwnego pochodu. To wspólny pomysł magistratu i tutejszych parafii. W tym roku ruszamy tu z placu Kazimierza i tak jak trzej królowie przybyli do Betlejem, tak my z tego miejsca ruszymy do naszego Betlejem na rynek. Wszystkich serdecznie witam, dziękuję za liczne przybycie, pogodę mamy bardzo fajną i my również pójdziemy w orszaku Trzech Króli pokłonić się nowonarodzonemu Panu Jezusowi w Szopce Betlejemskiej. Jeszcze raz Was wszystkich witam, pozdrawiam, życzę wszelkiej pomyślności na nowy 2014 rok. Dziękuję bardzo. Barwne widowisko przyciągnęło tłumy. Pogoda oczywiście sprzyjała organizatorom, a najwięcej radości mieli najmłodsi. Uczestnicy pochodu zebrali się na placu Kazimierza Wielkiego, stąd przeszli ulicami uczestników ruchu oporu, Żwirki i Wigury oraz Głowackiego. Dodajmy, że w tym czasie ruch został wstrzymany. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy oraz policjanci. Sam pochód zakończył się na miejscowym rynku. Cieszy mnie ogromna rzesza uczestników. Tego typu spotkania mają z jednej strony walor integracyjny, z drugiej są formą oddania czci narodzonemu Jezuskowi. Polska wyrosła na tradycji chrześcijańskiej, naszych korzeni nie wolno się nam wstydzić. Boże Narodzenie to okres szczególny w kalendarzu polskich rodzin. Trzech Króli kończy w jakimś sensie ten bożonarodzeniowy czas, mówił naszej redakcji burmistrz Grzegorz Wawryka. Objawienie Pańskie, Święto Trzech Króli, należy do pierwszych świąt, które uświęcił Kościół. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa święto to wyznaczało początek roku liturgicznego. Dopiero potem rok liturgiczny zaczął rozpoczynać moment narodzin Jezusa. Dodajmy, że Święto Trzech Króli ma swoją symbolikę. Jak tłumaczy jeden z teologów, jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw społecznych oraz narodowych w ogóle. Stąd się wzięło późniejsze przedstawienie mędrców jako trzech osób, z których jedna jest czarna, druga młoda, a trzecia stara. Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z mędrców jest czarnoskóry. Pochody Trzech Króli były popularne w Polsce w okresie międzywojennym. Dzisiaj do tej tradycji wraca coraz więcej miast polskich. Dodajmy, że w diecezji tarnowskiej przybywa miejscowości, w których odbyły się pochody Trzech Króli. Dzisiaj, 6 stycznia, przeszły ulicami Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy, Brzeska, Dębicy, Pleśnej i Zgłobic.